3 kontynenty. 17 przejechanych państw. 28 tysięcy kilometrów. Ekstremalne przygody. Najpiękniejsze miejsca. Podsumowanie roku 2023 Sterasferą. Cześć. Witajcie, kochani. Imponujące liczby, ciapek liznął 3 kontynentów. Przejechaliśmy przez 17 państw. Oczywiście nie zwiedziliśmy ich wszystkich, bo chyba byłoby to niemożliwe w ciągu jednego roku. Niektóre przejechaliśmy tranzytem, w niektórych zatrzymaliśmy się troszeczkę dłużej. Dziś chcielibyśmy podsumować ten nasz podróżniczy rok. Rok, który zmienił nasze życie o 180 stopni. Zostańcie z nami. Zmienił nasze życie, bo zmieniliśmy miejsce zamieszkania. Po 2 latach takiej przerywanej podróży przeprowadziliśmy się wreszcie do Wana na stałe. Stwierdziliśmy, że życie w Wanie to jest to. Rzuciliśmy pracę na etacie, z czym wiązały się takie największe obawy, ale dziś z perspektywy czasu wiemy, że to była słuszna decyzja. Dokładnie. Minimalizm nam służy. Gdy już zmieściliśmy nasz dobytek na tych 8 metrach kwadratowych, to ruszyliśmy w naszą upragnioną podróż. Celem było Maroko, ale pierwszym przystankiem była Hiszpania. Tam zatrzymaliśmy się, żeby odwiedzić naszych przyjaciół, których poznaliśmy rok wcześniej, będąc w podróży. Zatrzymaliśmy się w San Sebastian. Tak, no wynikła z tego naprawdę taka głęboka przyjaźń. Iñaki i Olga odwiedzili nas w tym roku w Polsce. Spędziliśmy cudowny tydzień razem. Także no, to wszystko tak jakoś się zazębiło. Jednak ludzie fanlifersi w podróży potrafią się ze sobą spotykać, rozmawiać i nawiązywać super relacje. I często są to relacje takie już przyjaźnie na całe życie. To jest właśnie najpiękniejsze. San Sebastian i jego trasa Pincho Pote okazało się super miejscem. Możemy Wam w 100% je polecić. Tak, szczególnie właśnie taką wycieczkę kulinarną. Alkoholową. Nie no, super wspomnienie, naprawdę. Kolejnym przystankiem na naszej trasie było Maroko. Spędziliśmy tam 3 miesiące, przejechaliśmy ponad 5000 kilometrów. Szukaliśmy w tym czasie jakiegoś takiego wielkiego wyzwania i myślę, że Maroko zaspokoiło naszą potrzebę, bo zdecydowanie jest to kraj najtrudniejszy do van life'u. Najtrudniejszy, ale również najpiękniejszy. Różnorodność kulturowa, różnorodność krajobrazowa po prostu jest przecudowna w Maroku. Arabowie, Tuaregowie, Amazigh, tych wszystkich ludzi i ich kulturę mogliśmy tam poznać, odwiedzić cudowne miejsca. I co Ci się, Paweł, najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobał wąwóz Todra i trasa, którą przejechaliśmy właśnie z wąwozu Todra do Dadez. Z perspektywy kierowcy było to dla mnie najbardziej ekstremalne i uważam, że była to przygoda mojego życia. No była to zdecydowanie najtrudniejsza trasa, jaką pokonaliśmy ciapkiem. Ja to przeżyłam bardzo, bardzo emocjonalnie. Wydaje mi się, że wtedy nastąpił przełom i wyzbyłaś się lęku wysokości. Ponieważ zjechaliśmy z około 3200 metrów do wioski, do wąwozu Dadez, praktycznie drogą bez asfaltu. Po krawędzi góry. A Tobie, Monika, które miejsce utkwiło w pamięci? No, miejscem, do którego bardzo chciałabym wrócić, jest Sahara. Ta piaszczysta Sahara, Merzuga. Ludzie, których tam poznaliśmy, czas, który tam spędziliśmy, po prostu tak utkwił mi w pamięci. Tak, i zawsze o tym myślę z taką... Z takim sentymentem. Z takim sentymentem. Z taką dozą tęsknoty. Mm-hmm. Te widoki tam, ta noc spędzona na pustyni, o której marzyliśmy przy ognisku, przy drodze, którą przejeżdżało raptem, nie wiem, kilka samochodów przez cały dzień. No cudowne doświadczenie, no masz rację, to miejsce było przepiękne. Też bym tam chciał wrócić. Oprócz Dadez, Todra i Sahary, top miejsca to dla mnie również Tafraut i kolorowe skały. Dobrze je wspominasz, mimo awarii kampera? Mimo tego, że tak, dziurę zrobiłem gdzieś tam w przewodzie, to tak, miło. Tak, super czas tam spędziliśmy, też miło to wspominam. Ale mi utkwiło w głowie jeszcze jedno miejsce. Jest to wodospady Uzud. To było po prostu miejsce magiczne i szczerze go polecam odwiedzić.
No, żałuję, że nie mogliśmy tam zostać dłużej. Spędziliśmy tam 1-2 dni, ale no, chętnie bym tam wróciła. Z miast, które możemy Wam polecić, to jest Tiznit. Wyrabiano tą biżuterię ze złota i ze srebra, właśnie z tego słynie ta osada, to miasto, ale trafiliśmy tam całkowicie na spontanie i może dlatego tak nas cudownie zaskoczyło, bo było tam mało turystów, ale nie czuliśmy się tam wyalienowani. Ludzie tak za bardzo na nas nie zwracali uwagi i czuliśmy się tam bezpiecznie. Mhm. Naprawdę super miejscówka. W gruncie rzeczy odwiedziliśmy praktycznie większość dużych miast w Maroku, nie ma ich wiele. I szczerze mówiąc, chyba do żadnego oprócz Essaouiry nie chciałabym wrócić. Jednak ta natura jest dużo bardziej przyciągająca. Maroko ma bardzo dużo do zaoferowania, góry, ocean, pustynie. Także no, duże miasta, fajnie zobaczyć, pojechać tam raz. Ale za drugim razem lepiej zagłębić się gdzieś w lądzie lub odpocząć nad brzegiem oceanu. I jeżeli chodzi o miejscówki nad oceanem, to na pewno są to okolice Insuan i Gaj Arganowy, w którym spędziliśmy cudowne chwile z kilkoma ekipami na klifie. No, to jest takie, wydaje mi się, top miejsce. No, piękne plaże Legzira, o zachodzie słońca, po prostu cudo. Podsumowując, Maroko, mimo tych wszystkich trudności związanych z serwisem campervana, mimo tego, że ludzie codziennie pukają do drzwi i mówią bonjour, ça va bien, takie tam różne. I oczywiście też jest sporo dzieci, które też dają się we znaki. Jest też sporo naciągaczy. Mimo tego można spotkać też cudownych ludzi, jakich my poznaliśmy na naszej drodze. I zawsze będziemy Maroko wspominać dobrze. I myślę, że chętnie tam wrócimy. Oczywiście. No a po Maroku zmęczeni trafiliśmy do Hiszpanii. Do naszej ukochanej Hiszpanii, na glamping Tranquilo, do naszych przyjaciół, familia Ventura. Karol i Marta, pozdrawiamy. Tam naładowaliśmy bateryjki, było Tranquilo, był odpoczynek i tego nam chyba było w tym momencie potrzeba. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy do Polski. Ale oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy gdzieś nie zahaczyli w Hiszpanii jakiegoś fajnego miejsca. I tak trafiliśmy na Cuenkę. To miasto uważam za odkrycie roku 2023. Całkowicie na spontanie, bo mieliśmy jechać do Kordoby, ale że było prawie 40 stopni, stwierdziliśmy, że pojedziemy troszeczkę dalej i w sumie przy 30-stopniowym upale zwiedzaliśmy Cuenkę. Miasto cudownie położone, można tam chodzić całymi dniami, piękna starówka, no i na pewno je polecamy, warto je odwiedzić. No, tak, cudownie tam było. Po kilku tygodniach dotarliśmy wreszcie do Polski. No a w Polsce, jak to w Polsce, cudowny czas spędzony z rodziną, z przyjaciółmi, ale też i z Wami. Niektórzy z Was odwiedzili nas na targach na Służewcu, jak również w Kętach, w Buongiorno Cafe u Marzenki i Pawła, gdzie gościliśmy z naszymi przyjaciółmi, Arielem i Marleną z Majowych Podróży. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Był to super czas. Pogadaliśmy o Maroku, napiliśmy się marokańskiej herbaty. No i chętnie będziemy Polskę odwiedzać jak najczęściej, przynajmniej ten raz w roku. Ja uważam, że ten czas spędzony na żywo to jest jednak to. Kolejne 3 miesiące spędziliśmy w Anglii. Był to czas, kiedy pracowaliśmy, ale też podróżowaliśmy. No i tutaj top miejscowa. W tym roku w Anglii, Narodowy Park Dartmoor, gdzie wydaje mi się znaleźliśmy to miejsce, które jest po prostu top w tym roku. Najpiękniejsze. Cudownie było. Oczywiście spotkaliśmy się również z Van Lifersami w Anglii na zlocie Van Life'owym. Super spędzony czas, znowu marokańska herbata, rozmowy, no na żywo to jednak na żywo. Ty się spotkałeś, bo ja byłam chora. No, ja wiem. Biedulka. W ogóle najgorsze w tym wszystkim nie było to, że musieliśmy oczywiście pracować, bo ja moją pracę wspominam bardzo dobrze. Było to duże wyzwanie, ale też ogromna satysfakcja. Najgorzej jednak wspominam naszą rozłąkę, bo nie pracowaliśmy w tym samym miejscu, jak już pewnie niektórzy z Was wiedzą. No niestety, nie udało się znaleźć
pracy dla mnie tam, gdzie Monika pracowała. No, no trudno, no musiałem podróżować z Southampton do Torki. To był taki trudny czas dla nas. Na szczęście szybko zleciał i tutaj jeszcze chciałem zaznaczyć, że udało nam się zrealizować nasz plan na początku roku, który sobie założyliśmy, że chcemy pracować 3 miesiące, a 9 miesięcy być w podróży. No i jak na razie działa. Plan zrealizowany w 100%. Po odłożeniu kasiory ruszyliśmy w kolejną podróż. Tym razem celem była Turcja. Przejechaliśmy przez Luksemburg, zatrzymując się w sumie tam na 2 dni. Bardzo miło wspominamy to miasto, aczkolwiek nie chcielibyśmy tam zostać zbyt długo, ponieważ ceny powaliły nas na łopatki. Ale być może jeszcze kiedyś Luksemburg odwiedzimy, bo okolica jest bardzo malownicza, dużo jakichś zamków, pięknych zielonych wzgórz, także na pewno kiedyś tam jeszcze zajrzymy. Ale my się wtedy śpieszyliśmy do Marka, do Augen, który po raz kolejny cudownie z Grażynką nas ugościł. Spędziliśmy tam super czas, lasy szwarcwaldzkie, wino roślinne. Cudownie po prostu. No. Ta atmosfera w domu Marka i Grażynki to jest po prostu Pozdrawiamy was serdecznie. Pozdrawiamy was serdecznie. Tak, no ale dobra, trzeba było jechać dalej. I tak trafiliśmy do Szwajcarii. Szwajcaria nas urzekła. Naszym zdaniem jest to najczystszy kraj. Po prostu ciężko tam znaleźć nawet jakiś niedopałek papierosa. Uporządkowane wszystko na podwórkach. Farmerzy to po prostu, ja nie wiem, co oni, jakieś szkolenie przechodzą ze sprzątania, z tych obejść wszystkich. Nawet krowy były czyste na pastwiskach. Naprawdę, wyczesane, piękne uchalki, takie futrowate. Turcy powinni się od nich uczyć. Oj tak, na 100%. Szwajcarię, no zobaczyliśmy tam Lucernę, cudowne miasto, pięknie położone. No i przejechaliśmy. I jeszcze wdrapaliśmy się na szczyt. Tak, Pilates? Pilates, nie. Tak. Pilates. No chyba Pilates, tak. No, ale to było cudownie. Szczególnie zejście, po którym dochodziliśmy do siebie. Ja nie mogłam chodzić po tym, tak. 2 tygodnie nogi mnie bolały. No, warto jeszcze wspomnieć, że przejechaliśmy nie cieśninę, tylko przełęcz Gotarda. 3 razy. Tak, wszelkimi możliwymi sposobami, ponieważ pierwszy raz pomyliłem drogi i pojechaliśmy tunelem, czyli nic nie widzieliśmy. Drugi raz przejechaliśmy nowo wybudowaną trasą. No tutaj już było troszeczkę ciekawiej, ale najpiękniejsze widoki i doznania gdzie były? Na tej starej, starożytnej trasie. Tak, brukowanej, pełnej serpentyn, przeplatanej cudownymi widokami, po prostu petarda. No i nie było tak źle z tym nocowaniem na dziko. Nie mieliśmy żadnych problemów, żadnych kontaktów z policją. Żadnych mandatów. Jakoś sobie poradziliśmy. Chcieliśmy w Szwajcarii zostać trochę dłużej, jednak dotarła do nas smutna wiadomość. Mój tata trafił do szpitala i postanowiliśmy natychmiast wracać do Polski. Wróciliśmy ciapkiem, bo w sumie to był najszybszy transport, jaki Znaleźliśmy samolotem. Na loty trzeba było długo czekać, plus ogarnięcie parkingów. Nie wiedzieliśmy, jak długo w Polsce zostaniemy. Także szybka decyzja, nawrotka i w sumie od razu jechaliśmy do Polski. Niestety nie zdążyliśmy. Mój tata odszedł po niespełna jednej nocy w szpitalu. Był to bardzo trudny dla nas czas. Trudny jest nawet teraz, kiedy to wspominamy. I tu chciałam podziękować wszystkim za to wsparcie, które płynęło od was w komentarzach i dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami nie tylko w tych ekscytujących momentach podróży, ale również i w tych trudnych chwilach. No i między innymi też dzięki wam zdecydowaliśmy się na dalszą podróż. Tata pewnie też by sobie tego życzył. Tak, zawsze nas oglądał i wspierał. Dlatego też pojechaliśmy dalej. Do Turcji. Tak jak było na początku założone, chcieliśmy dopiąć do końca nasz plan. Zatrzymaliśmy się na Słowacji. Tam spotkałam się z moją przyjaciółką Zuzaną, z którą długi czas pracowałam w Anglii. Zuzana, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawianka. No i później dalej tranzytem. Tranzytem, tak. Przez Węgry, przez Serbię. W Bułgarii stanęliśmy na chwilę tylko w Sofii. Dosłownie na noc i dojechaliśmy do Turcji. Tak, śpieszyliśmy się do Turcji, bo w Europie już było dosyć zimno. Był początek listopada, więc no nie było na co czekać. Nie było na co czekać.
I tak od 2 miesięcy jesteśmy w Turcji. Nie będziemy robić jeszcze żadnych podsumowań, bo to nie jest jeszcze cały czas, jaki zamierzamy tu spędzić, ale no mamy już jakieś takie swoje wnioski na ten temat. Pierwszym z nich jest to, że jest to raj dla van life'u. Dostępność wody, możliwość opróżnienia toalety, łatwość ceny produktów. Tak, łatwość znajdywania miejscówek. No po prostu raj dla van life'ersów. Dokładnie. Tu można żyć beztrosko. Nie martwimy się o nic. Po prostu no, nie ma problemów z niczym. No, nie wiem, jak to określić. Ludzie bardzo mili. Cudownie tu spędzamy czas. A miejsce? Jakie ci się najbardziej podobało? Na razie w Turcji? Mhm. W Turcji to jest na pewno Stambuł. Wywarł na mnie olbrzymie wrażenie. I Efes. No i praktycznie każda miejscowa. Epicka po prostu. Czy może Egejskie, Śródziemne. No cudownie. A u Ciebie? Ja dobrze wspominam Turcję Egejską, bo zawsze chciałam zwiedzić Turcję Egejską, właśnie Efes i całe to wybrzeże, ale też utkwił mi w pamięci Mili Park na półwyspie Dilek. Bardzo dzikie miejsce, piękne miejscówki. No jest to park narodowy, jeszcze poza sezonem było tam pusto, piękne lasy, piękne plaże. Pojeździliśmy tam na rowerach, no było po prostu, było niesamowicie. Brakuje nam troszeczkę odkrywania tej kultury tureckiej i jakiegoś takiego odkrycia architektury tureckiej, budynku, bo tak na razie no, przeważnie w miastach są one trochę zaniedbane i ciężko gdzieś jakiś ten styl wyłapać. Mam nadzieję, że dalsza część podróży nam to pomoże. Styl taki nawiązujący do PRL-u, czyli taki bez stylu. Tak, tu dom taki, tu kolor taki. No i ten rozgardiarz wokół domów. No, taki chyba jest urok właśnie tureckich domów i podwórek. No ale też stwierdziliśmy, że Turcy chyba wolą spędzać czas w swoim towarzystwie, piknikować gdzieś na zewnątrz, niż kosić trawkę przed domem, więc lub może... sprzątać tam. Dokładnie, więc może to... W sumie ma to sens. Ma to sens. Myślę, że nasze wrażenia spowodowane są tym, że jedziemy tym południowym wybrzeżem, które jest bardzo rozwinięte turystycznie i jest takie no, bardzo podobne do Europy. Nowoczesne, pewno jest tu kurortów, no i tak mało tej Turcji w Turcji. Myślę, że tą prawdziwą Turcję poznamy, jeżeli pojedziemy dalej na wschód, północne wybrzeże, góry, tam myślę, że będzie troszeczkę lepiej. Niestety północ Turcji odłożymy sobie na wiosnę i lato, ponieważ no, musimy opuścić Turcję niedługo, dokładnie za miesiąc, ponieważ i kamerki są cały czas zblokowane, nie możemy załatwić sobie tutaj pobytu na dłuższy okres, więc jedziemy jedziemy do Grecji i z Grecji wrócimy w maju. No a na koniec roku spotkała nas olbrzymia przygoda. Terasfera pokazała się w Faktach na TVN-ie. W głównym wydaniu. Wprawdzie na końcu, ale w głównym wydaniu. Jak to tak? Na plaży. No po prostu, na plaży. Mamy dekoracje świąteczne. I równocześnie we własnym domu, tyle że na kołach. Super było to zobaczyć, super doświadczenie. Fajnie, że mogliśmy to uczcić z polskimi ekipami, z którymi spędziliśmy i święta, i później Sylwestra, Nowy Rok. Także serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy. Róża, Witek, Marta, Tomek. Edyta, Wojtek. No i jeszcze... Kasia, Rafał. Dokładnie. No. Także słuchajcie, buziaki, serducha dla Was. No, doświadczenie dla mnie jako filmowca niesamowite. Zobaczyć w wiadomościach swoje ujęcia z drona lub nie wiem, jakieś szoty z życia w naszym vanie. No, banan taki miałem na buzi. Zresztą cała rodzina nam gratulowała, znajomi. I taka ciekawostka, odezwał się do mnie kolega, z którym byłem w wojsku, który znalazł nas na Facebooku i napisał, że nigdy się nie spodziewał, że mnie kiedyś zobaczy w telewizji. Ale to dobrze o mnie świadczy, bo nie wiem, cały czas w sumie wyglądam w miarę młodo, skoro mnie poznał po tych 20 paru latach. Dużo znajomych, starych znajomych się do nas odezwało.
bo sobie po prostu o nas przypomnieli. Dokładnie. Także tak. Było bardzo miłe doświadczenie. Oczywiście nie byliśmy sami w tym TVN-ie. Był taki krótki reportaż o Van Life'ie. Były tam jeszcze dwie ekipy oprócz nas. Postaramy się znaleźć jakiś link i umieścimy go pod filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ta sfera wyglądała w telewizji. Podsumowując, mimo też tych smutnych chwil podróżniczo, był to bardzo udany rok. I bardzo intensywny. Tak, w Maroku robiliśmy dwa filmy, teraz w Turcji znowu robimy dwa filmy na tydzień. Jest trochę pracy, ale dzięki waszemu wsparciu jakoś to idzie. Temu wsparciu w komentarzach, jak również na Patronite, bo od pewnego czasu również za waszą namową założyliśmy profil na Patronite. Także jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, to będziemy bardzo wdzięczni. Niektórzy z was wspierają nas na YouTubie, niektórzy na Patronite. Różnica jest taka, że YouTube zabiera więcej, więc jeżeli jest taka możliwość, to zapraszamy właśnie na Patronite'a. Tak, z całego serca ducha wam strasznie dziękujemy za każdą kwotę, którą wpłacacie na konto. Chcielibyśmy przeznaczyć te pieniądze na rozwój naszego kanału, na zakup nowego sprzętu, myślimy o lepszym obiektywie, no a niestety szkiełka są drogie. No niestety trochę to kosztuje, ale może wspólnie jakoś uda się zebrać tą kwotę i będę mógł zakupić nowy obiektyw, jaśniejszy, z szerszym kątem trochę, żeby nas lepiej było widać i lepiej widać naszego vana naokoło. Żeby ujęcia były cudne. Bardziej epickie. Ojej, dobra, bo już mi zaschło w gardle od tego gadania. Przynudzamy już chyba trochę, więc będziemy powoli kończyć. Dziękujemy za wasze wsparcie, że jesteście z nami, że jest już nas coraz więcej, prawie 14 tysięcy subskrybentów. Około 180 brakuje w tym momencie. Także jeżeli ktoś nie subskrybuje, to klikajcie ten czerwony guziczek subskrybuj, dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o naszych filmach. Zostawcie jakąś łapkę w górę, komentarz. I widzimy się kiedy? W niedzielę. W niedzielę. Trzymajcie się cieplutko, miłego wieczorku. Dzięki. Hej.